Dzień dobry Państwu, to wiadomości dnia. Po wczorajszej próbie zamachu stanu na Filipinach siły rządowe opanowały sytuację. Zdobyto główny ośrodek oporu, obóz wojskowy Aguinaldo. Zatrzymano 700 oficerów i żołnierzy, uczestników nieudanego puczu. Przebywają w więzieniu, które utworzono na statku transportowym marynarki wojennej. W Manili poinformowano, że w walkach zginęło 55 osób. Szef filipińskich sił zbrojnych generał Ramos oświadczył, że większość żołnierzy uczestniczących w rebelii wprowadzono w błąd. Dowódcy wmówili im, że uczestniczą w ćwiczeniach wojskowych. Protesty kanadyjskich organizacji pokojowych wywołało wejście do portu w Toronto amerykańskiej fregaty wojennej. Uczestnicy demonstracji próbowali zablokować port łodziami. Kilkanaście osób aresztowano. Podczas manifestacji na nabrzeżu wzywano do ograniczenia obecności floty wojennej USA na wodach kanadyjskich i całkowitego zakazu zawijania do portów Kanady okrętów USA wyposażonych w broń jądrową. Kolejna runda rozmów między strajkującymi południowoafrykańskimi górnikami i właścicielami kopalń nie przyniosła żadnych rezultatów. Uzgodniono jednak kontynuowanie negocjacji między obu stronami. Agencje doniosły o pierwszych starciach między górnikami a strażnikami kopalń. W kopalni Złota Kinross dwóch czarnoskórych górników zabito, 16 raniono. W Jerozolimie początek procesu Mordechaja Vanunu, byłego pracownika izraelskiego ośrodka nuklearnego na pustyni Negev. W ubiegłym roku przekazał on zachodniej prasie rewelacje na temat atomowych zbrojeń Izraela. Agencje zachodnie twierdzą, że Tel Awiw posiada już 100 bomb jądrowych. Proces Vanunu będzie odbywał się przy drzwiach zamkniętych. Nikt poza adwokatem nie będzie mógł skontaktować się z oskarżonym. Władze izraelskie chcą przedstawić Vanunu jako niezrównoważonego psychicznie zdrajcę. Dramat w więzieniu Porto Azzurro na Elbie trwa. Dotychczasowe rozmowy prowadzone ze zbuntowanymi więźniami nie dały rezultatów. Przetrzymują oni nadal około 20 zakładników i domagają się dostarczenia śmigłowca, którym chcą uciec z wyspy. Burmistrz Porto Azzurro oświadczył, że były prezydent Włoch Sandro Pertini wyraził gotowość podjęcia się roli pośrednika między władzami a buntownikami. Na wyspę przybył minister sprawiedliwości Giuliano Vassalli w celu osobistego nadzorowania sytuacji. Do groźnego wypadku drogowego doszło w Pradze. Samochód ciężarowy przewożący 200 butli z gazem spadł z wiaduktu z wysokości 20 metrów. Kierowca i jego pomocnik zdążyli wyskoczyć z szoferki. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności nie doszło do wybuchu gazu. Przyczyną wypadku była prawdopodobnie awaria układu kierowniczego. Kalifornijskie wydry morskie zmieniły miejsce zamieszkania. Przyczyną było zanieczyszczenie oceanu ropą naftową. Zwierzętom groziło wyginięcie. Pracownicy amerykańskiej służby ochrony przyrody zdecydowali o przeniesieniu wydr na wyspę San Nicolas, z dala od morskich szlaków komunikacyjnych. Jak widać, wydry czują się tu bardzo dobrze. W uzdrowisku Pieszczany, jednym z najbardziej znanych w Czechosłowacji, tradycyjny wernisaż rzeźby pod gołym niebem. W tym roku jest to jednocześnie prezentacja twórczości artystycznej młodzieży Słowacji. Przedstawiono pracę 27 autorów. Motto wernisażu – patrząc na człowieka. Zawsze w sierpniu na terytorium niemal całej Japonii festiwal Nebuta. W nocy na ulice miast i miasteczek wyruszają kolorowe korowody. Uczestnicy niosą wielkie makiety ludzi, zwierząt, baśniowych stworów. Zabawa trwa do białego rana. To nie konkurs, lecz zwykły festiwal. 12 zespołów studenckich pokaże w Sosnowcu folklor swoich krajów. To turecki taniec ludowy w wykonaniu grupy Bakiroi ze Stambułu. Ich przyjazd zapowiadała prasa, radio i telewizja. Wystąpią w Warszawie, Poznaniu, Zabrzu i Krakowie. Piccolo Coro dell'Antoniano, słynny chór dziecięcy z Bolonii, dziś w sali kongresowej w Warszawie. W programie wiele światowych przebojów, w tym piosenki polskie. Dobry wieczór. Najcieplej było na krańcach wschodnich, gdzie miejscami temperatura dochodziła do 27 stopni. Jednak na przeważającym obszarze było pochmurno, deszczowo i dość chłodno. A temperatura w dzień wahać się będzie od 14 do 20 stopni.